Dobra. Uwaga! Spierdolił mi się w iPhone. Dobra, już mam. Spokojnie, już mam! Tego nie będzie na filmie. Będzie. Nie stroi mi gitara. Kiedy przez co idzie... Wtedy. Kiedy przestaliście być zespołem garażowym i zaczęliście zdobywać popularność, grać koncerty i td. Kropka. No wczoraj. Chyba, że jesteście sławni od urodzenia. Nie no, ej kurwa. Ej i wink. Ej nie no kurwa. Ej, przestaliśmy być zespołem garażowym, jak przestaliśmy mieć kurwa próby w garażu, no. Przestaliśmy być zespołem garażowym, jak wydaliśmy epkę. No, jak nagraliśmy epkę w ogóle, zaczęliśmy koncertować i w ogóle wszystko, to wtedy przestaliśmy być takim garażowym. A fanki mieliśmy przedtem, jak w ogóle... Nie, cywil miał. No, ale my też. Nie, przez to, nie, że... twoja mama to się nie liczy. A, to nie mieliśmy. Czy był kiedykolwiek tekst piosenki, który nie spodobał się pozostałym członkom zespołu? Tak. Take my hand! Żaden nam się kurwa no, jeszcze się nie spodobał. Nie, tam jakieś były chuje. Zgadzacie sobie... Kurwa. Może ja zobaczę to. Zgadzacie się z komentarzem pewnej osoby na temat waszego zespołu? Dwukropek. Wyglądają jak pokemoniasty gang złodziei szukających ubrań w tęczy. Nie było takiego komentarza. Kiedy był taki komentarz? Ja się zgadzam. Czyli... Ja się zgadzam. To jesteśmy... Nawet jeśli go nie było. Jakby... PS! Ej, jest PS. W nawiasie, oczywiście. PS. Komentarz nie mój. Ten, kto to powiedział, już dawno zajczył. Pierdol. Napisała to Emilia Fila, klat 15. Cześć, cieszę Emilia. Się, Emilko, że spuściłaś pierdol komuś, kto nas hejtuje. Jak to było? Jaki Pokemon? Co? Pokemoniasty gang złodziei szukających ubrań w tęczy. Jesteśmy gangiem złodziei wtedy. Pokemoniasty. Jak my szukujemy, jak my szukamy ubrań w tęczy, to chyba kurwa czarny, nie? Okay. Więc ja się zgadzam. Dalej. Efekt halo. Czy który znaczy ja raz kiedy... nie stęczyłem. Było pytanie o skarpetki, ale zaraz dojdziemy. Znaczy o twoje stopy śmiercielu. Czy któryś z was kiedykolwiek jeździł na koniu? Ja jeździłem. Ja jeździłem. Mój ojciec ma saninę koni. Mój nie ma. Ojciec nie ma, ale jeździłem. Też. I czwarte. Serio odpowiecie na tyle pytań? Na tym jeździ się konno, a nie na koniu. Do kurwy nędzy. Na koniu to... Ej, jest czwarte. Na koniu jest to możesz... Jest fajne pytanie. Serio odpowiecie na tyle pytań? Nie. Czy któryś z was kiedykolwiek nosił stringi? Tak. Ja nie, ale kiedyś jak byłem mały i nosiłem takie slipy, to mi się zawijały. No, albo po basenie. Po basenie się w chuj zawijają. Nie. No jak to nie? Zawsze mi się masz grubą dupę. Ale nie teraz, teraz noszę bad shorty, ale zawijają mi jak byłem mały. Wtedy, bo wtedy byłeś chudy stary. No byłem, no kurwa! Czy Grodzkiemu nadal śmierdzą stopy? Nie, tak. Śmierdzą. Tak. Jak śmierdzą, to zabijają i śmierdzą jednocześnie. Śmiercą. Tak. Tak, śmierdzą mu najgorzej. Zdejmij buta. Stopy Grodzkiego śmierdzą. Zdejmuj, ja pomogam. Nie. Ale są niebieskie skarpetki. Ale są niebieskie skarpetki. Co to jest? Ochrony. O kurwa. Dziewicze. Taki elegancki typ w boksach, a tu pedalstwo. No, no. To jak chcecie iść do domu swojej dziewczyny, i poznajecie jej rodziców, to nie zakładajcie kurwa niebieskich skarpetek. Wczoraj się widziałem... Lepiej chyba, żebyście w ogóle nie założyli. Nie, wczoraj... Wszyscy kurwa na pierwszy wam jebały te stopy. Wczoraj jak się widziałem z Darek, to miałem czerwone. Wczoraj jak się widziałem z Darek, to miałem czerwone.
Wczoraj. Dobra. Który z was najdłużej przygotowuje się przed wyjściem na imprezę? Ja! Wczoraj. Ja zazwyczaj zmieniam koszulkę i wkładam czapkę. Dobra. Ja się nawet nie przebieram. Ja długo, bo ja sobie jeszcze włosy ogarniam i ubieram się tak, żeby mi fitowało. Chociaż Dados, chociaż... No, Dados. Nigdy się na melanż... Nie, kiedyś się zbierałem na melanż z Dadosem. Dobra. Tutaj zresztą. Mogę? Nie, cywil. Dobra. Kto lepszy, Depp czy DiCaprio? DiCaprio, kurwa. Depp. DiCaprio, kurwa. Lepszy go. Depp. No kurwa, Brocki. Idź. Kevin Spacey jest lepszy. No ale kurwa. Depp. DiCaprio. Nie, jak masz maturę DiCaprio, i do wyboru DiCaprio. Odpowiedź A albo B, to kurwa piszesz odpowiedź C? No wiem, dlatego mówię, że DiCaprio. Dzięki. Tak. Momsen czy Williams? Depp. Co? Momsen czy Williams? Momsen. Momsen w chuj. Williams jest za grzeczno. A ja Williams. Nie lubię. Ma zdjęcia gołych. Ale śpiewa lepiej Williams. Ale ma zdjęcia gołych. Nie, no Momsen w chuj dobrze 100% pod każdym względem Momsen. Bez dyskusji. Hailey śpiewa lepiej. Hailey śpiewa lepiej, ale nie ma szans. Nie ma szans. Momsen all the way. Dobra, dalej. Jak długo chcecie grać, to zna... Nie. Do jutra. Do jakiego wieku? X. Dobra. Wczoraj. Do jutra. Dobra, jutro kończymy działanie. Cześć. Skąd się znacie i skąd powiem dobra? Z gimnazjum. Od czego to wszystko się zaczęło? Kto pierwszy zaproponował, by powstało coś większego? Ja wyciągnąłem chuja i powstało coś większego. Na pewno nie jego chuj. Bo wcześniej było małe. W sumie dalej jest. O, ostatnie. Last but not least. Sztos. Ale pytania. Co? No tak jest pytanie. Ale pytania. I zróbmy tak wszyscy na trzy i to będzie odpowiedź. Raz, dwa, trzy. Koniec. Dobra.